jestem po raz pierwszy na tego typu konferencji i bardzo, bardzo pozytywne wrażenia, mimo tej rozgrzałej dyskusji i podzielonych stron tak naprawdę zarówno wśród uczestników, jak i artystów i przedstawicieli sceny klubowej i tej właśnie branży organizatorskiej. Uważam, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Uważam, że za mało czasu na nie przeznaczono. Szczególnie ta nasza dyskusja o marketingu, która przerodziła się tak naprawdę troszeczkę tam w dyskusję na trochę inne tematy. Za mało czasu, zdecydowanie za mało czasu. Można byłoby coś takiego nawet zaplanować na 2 dni. Z pewnością organizatorzy tej konferencji wyciągną wnioski na przyszłe edycje i uważam, że należy to kontynuować i powinni to robić nie tylko organizatorzy takich imprez jak Audio River, bo to tak naprawdę ich główna inicjatywa, ale również inne agencje, być może nawet wspólnie. To jest to, o czym ja też dzisiaj wiele razy powtarzałam. Fajnie było, jakby wszyscy skrzyknęli się razem, jakąś jedną porządną inicjatywę, a nie tylko i wyłącznie każdy coś dla siebie. I myślę, że to ma naprawdę dużą przyszłość. Fajnie, że ludzie chcą się wypowiadać, że mają odwagę, bo często to tylko i wyłącznie zaproszeni goście coś mówią, pada chwila na pytania i nikt nie powie nic, bo każdy się boi. Tymczasem są sprawy wojny, szczególnie podczas tego panelu z obecnością takich postaci jak pan Rzyski, Mateusz Borowicz z MDC, czy też szanowny DJ Czubala i tak dalej, i tak dalej. Dyskusja była naprawdę fajna. No, pozytywne, pozytywnie i mam nadzieję, że za rok będzie wszystko.